układowych chorobach tkanki łącznej bardzo ważnym elementem jest leczenie fizykalne, gimnastyka czy leczenie balneologiczne, ale musi być bardzo dobrze dobrane do jednostki chorobowej i do aktywności choroby. Nie możemy o tym zapominać. Są choroby takie jak na przykład toczeń rumieniowaty, twardzina, gdzie leczenie bodźcowe i działanie bodźcami może przynieść efekt wprost przeciwny, nasilając objawy choroby. Lekarz, reumatolog, balneolog, który pracuje w uzdrowisku, bardzo dobrze o tym wie, żeby tym pacjentom tych bodźcowych zabiegów nie dawać. Oni bardzo źle reagują na światło, na słońce i musimy o tym pamiętać, nawet ostrzegając pacjentów, żeby w okresie letnim nie wychodzili na spacery, jeżeli jest duża ekspozycja słońca. Dlatego tak ważne jest leczenie, badanie wstępne, badania świeże, które pacjent musi przywieźć ze sobą lub które wykonujemy tutaj, dlatego że aktywność choroby jakby dyktuje nam zestaw zabiegów, które pacjent otrzymuje na miejscu.